drodzy Państwo, musicie wiedzieć, że ja zawsze marzyłam o tym, żeby wystąpić w Kaliszu. Na razie się nie udało, ale Koszalin też mnie cieszy. Witam bardzo serdecznie. To się tu na Tita, tak? Oj, nie w tą stronę. Dobrze, teraz już kłamam. Drodzy Państwo, nie wiem jak wy, ale ja przez większość swojego szalonego życia miałam takie dziwne poczucie, że coś jest ze mną nie tak. Nie, że jestem dziwna, bo to uważam za swoją zaletę, ale że zwyczajnie nie pasuje. Niemal wszędzie czułam się jak na zajęciach zumby, gdzie każdy kuma o co chodzi, a ja już niemal wiem, ogarniam, złapę i rozumiem, gdzie mam lewą nogę, a oni wszyscy już zwijają maty. Podobnie, kiedy patrzę, jak ludzie grają w gry komputerowe czy na padach, napieprzają nie patrząc na swoje palce, doskonale wiedząc, co robią. Ja się boję zapauzować Tetris z obawy, że jak będę robić siku, to tam mi wskoczą jakieś postaci. Tam nie ma postaci. I bardzo długo myślałam, że coś ze mną jest nie tak i ja jestem dziwna i że to ja mam problem. Ale co się robi, kiedy ma się problem ze sobą? Szuka się przyczyn w otoczeniu. Więc stwierdziłam, to nie mogę być ja. To ludzie są dziwni. I doszłam do wniosku, że niczego tak się w życiu nie boję, jak urzędu skarbowego, kolendry w jedzeniu i ludzi, którzy mają pewność. Pewność, że ten cel, który jest przed nimi, jest ich celem i że znają drogę, żeby go osiągnąć i nie będą w żaden sposób w międzyczasie zwracać. To mnie niepokoi, bo mnie zawsze kuszą te inne ścieżki. Ten cel, który z tej perspektywy wygląda interesująco, może okazać się z bliska strasznie brzydki. Ja mam wadę wzroku, ja swoim oczom nie ufam. I ludzie, którzy tą pewność mają, mnie przerażali. Myślałam, że ja się nie odnajdę, ale z tych swoich wątpliwości zrobiłam sposób na życie. Bo jeżeli miałabym powiedzieć, czym się zajmuję, to jest to mniej więcej stawianie hipotez i sprawdzanie. Ja niczego nie wiem na pewno. Nie wiem, czym będę się zajmować jutro, co będę robić zawodowo. I kiedy wszyscy mówią, że kochają Hiszpanię, to ja zastanawiam się, czy oni byli we wszystkich miejscach na świecie, żeby z taką dozą pewności siebie skreślić inne. Ja nieustająco mam wątpliwość. Nazywam się Aleksandra Radomska, mam 32 lata. Jak zapytacie moją córkę, to 21. Nie drążmy tego tematu. Pochodzę z maleńkiego Niewiadowa. Jestem córką rolnika, ale to nie jest historia kopciuszku, bo ja w przeciwieństwie do tej pani nie płaczę przy myszkach i nie czekam na matkę chrzestną, tylko staram się wydzierać życiu to, czego potrzebuję sama. Od kilkunastu lat mieszkam w Łodzi, a tak naprawdę w internecie, gdzie zajmuję się, no trzeba mnie nazwać influencerką. Ja wiem, że to słowo ma nie do końca dobre konotacje, ale jestem raczej tą influencerką, której wpływ polega na wywoływaniu uśmiechu, skłanianiu do refleksji, bardziej niż polecaniu kremów na zmarszczki, bo się na tym nie znam. Dlaczego tutaj jestem? Kiedy zaproponowano mi wystąpienie, zastanawiałam się, co takiego mogę powiedzieć, bo zgodnie ze swoim zwyczajem wątpię i mam wątpliwość. Jak mogę konkurować z ludźmi, którzy prowadzą biznesy, mają niesamowite osiągnięcia i kompetencje. Ja jestem śmieszkiem z internetu, komikiem dnia codziennego, dziewczyną, która próbuje nowych rzeczy. Coś tam zrobiła, o tym też opowiem, ale nie w kategoriach sukcesu, bo właśnie chciałabym, żeby ta prelekcja była trochę inna. A dlatego, że kilka miesięcy temu byłam na konferencji, która była jedną z pierwszych konferencji po-covidowych, powiedzmy śród-covidowych. Wszyscy byliśmy strasznie stęsknieni za takimi interakcjami i spotkaniem, wiadomo. Schemat konferencji jest zwykle ten sam. Są jacyś eksperci, ludzie, którzy na tym się coś znają, osiągnęli i ci, którzy ich oklaskują albo mówią, że nic nas to nie obchodzi. Potem spotykamy się na afterze i takie są zasady. Tym razem było jednak trochę inaczej. Miałam przyjemność siedzieć w pierwszym rzędzie i słuchać po kolei wszystkich prelegentów. I to, co mnie uderzyło w tych prelekcjach, to to, że to nie były historie wyłącznie o sukcesach, osiągnięciach, ale w dużej mierze o zmaganiach. Bo ci ludzie, którzy byli oklaskiwani, których warto podziwiać i którzy robią fantastyczne rzeczy, w swoich prezentacjach powiedzieli coś więcej. To, czego ja akurat potrzebowałam dużo bardziej niż kolejnego autorytetu, wspaniałej historii, którą warto naśladować i historii o spełnionym marzeniu. Oni opowiedzieli, że ten miniony rok dla nich również był koszmarny. Że bardzo się bali, że wątpili, że żałowali, że z powodu różnych decyzji na włosku wisiały ich rodziny, że musieli skorzystać z pomocy psychiatry i psychologa,
że to, co się działo w minionym roku, zatrzęsło w posadach ich całym światem. Ja nie pamiętałam już potem, co oni osiągnęli. Być może powinnam. Ale pamiętałam, że dużo bardziej niż historię o ich sukcesie potrzebowałam tego, że też w tym roku czuli się do dupy. I że też było im bardzo źle. I w ogóle marzy mi się taka konferencja i taka przestrzeń, w których ludzie mówią i opowiadają o tym, co im nie do końca wyszło. Co ich rozczarowało. Co nie okazało się spełnieniem marzeń i co kosztowało ich tak wiele, że często zastanawiali się, czy w ogóle iść tą drogą. Bo gdybym miała ja skupić się tylko na pozytywach i nie ma w tym absolutnie nic złego, ale to trochę tak, jak ze skupianiem się tylko na ładnych zdjęciach. A znamy już, jak działają social media i wiemy, do czego może to doprowadzić. Do budowania w naszych głowach negatywnego poczucia dotyczącego naszego życia. I przekonania, że jakoś u wszystkich ładniej, łatwiej, prościej. Jakoś te trudności mniejsze, a sukces bardziej spektakularny. A moim zdaniem ten sukces jest wartościowy tym bardziej, kiedy masz świadomość niekoniecznie o kimś, tylko o tym, ile kosztowało ciebie samego. Więc mogę powiedzieć, że mam na swoim koncie parę rzeczy, którymi mogę się pochwalić i za które warto było mnie tutaj zaprosić. Zgromadziłam bardzo fajną, wierną mi społeczność, która kibicuje i legitymizuje moje działania. I to jest ekstra, bo to moja praca od kilkunastu lat, ale praca, od której nie ma totalnie dnia wolnego. I ktokolwiek by nie klaskał, czegokolwiek mi nie gratulował, cokolwiek by mi się udało, a często się też nie udaje, to i tak drżę za każdym razem, kiedy wyjeżdżam z domu, czy najważniejsza osoba w moim życiu, która siedzi dzisiaj w pierwszym rzędzie, zrozumie, nie będzie miała pretensji. To moja córka. To moje największe życiowe osiągnięcie a propos sprzedawania dzieci. To ona jest siłą napędową. Wygryzie mnie już niebawem. I drżenie o to, bo cokolwiek nie osiągnę, to i tak nie odda mi tego, że będę widziała zawód w jej oczach. Mam bardzo ciekawą pracę i niesamowicie ekscytujące życie. Realizuję kampanie, występuję, piszę, tworzę, przeprowadzam wywiady. Tak naprawdę mogę zrealizować każdy szalony pomysł, bo mam ludzi, którzy pomogą mi go dowieść i zrealizować. To niesamowicie komfortowa sytuacja. Nie mam też wolnego, nie mam też urlopu, mam rozwaloną tarczycę i muszę się leczyć. Spełniłam w zeszłym roku marzenie o napisaniu książki. Ona stała się bestsellerem, dlatego że moje czytelniczki po jej lekturze kupowały ją dla innych kobiet, bo odnajdywały tam siebie i uważały, że inne też powinny do tej książki dotrzeć. Rok, w którym ta książka powstawała, był najkoszmarniejszym rokiem mojego życia. Wtedy rozpadała się moja rodzina. Wtedy naprawdę nie wiedziałam, co dalej. A proces pisania był tak żmudny i tak wyczerpujący, że 10 razy zwątpiłam i naprawdę nie byłam w stanie się z tej książki cieszyć. Mam charyzmę i gadane. Żyję z rozbawiania ludzi. To ponoć jest talent, ale trochę wydaje mi się, że po prostu to jest cecha, którą warto wykorzystać, bo każdy powinien robić w życiu to, w czym jest dobry i czuje się komfortowo. Ale mam też depresję. Już na stałe. Po prostu mój mózg nie produkuje serotoniny i muszę na stałe przyjmować leki i nie jestem w stanie bez nich normalnie funkcjonować. I co jakiś czas, z bliżej nieokreślonych dla mnie powodów, wycina mnie z planszy i ciężko mi się rano wstaje. Od jakiegoś czasu półprofesjonalnie zajmuję się komedią. Wymyśliłam sobie, że zostanę stand-uperką. I udało się, a raczej zapracowałam na to. Występuję w najnowszym sezonie Comedy Clubu w Comedy Central. Jestem w trakcie swojej pierwszej trasy stand-upowej. Bilety się sprzedają, ludzie się śmieją, nie ma nic piękniejszego. Ale kulisy są takie, że za każdym razem, kiedy nie mam mnie w domu, dzwoni do mnie taka mała dziewczynka, bardzo płacząc i tęskniąc. I żadne oklaski nie niwelują tego strachu i tego stresu związanego z tym, że chcę dowieść i chcę się realizować, ale nic nie wynagrodzi mi rozczarowania, które mogłabym jej przynieść. Od 8 lat jestem mamą wspaniałej istoty, która nadała temu wszystkiemu sens i sprawiła, że z etatu, w którym pisałam rymowanki do zabawek, wybitne, brzuszek łakomczuszek, rośnie okrąglutki, po obiadku tak odstaje, że zasłania budki. W końcu brawa, Boże, w końcu powiedziała coś mądrego. Ale wiele razy mam tak, że zamykam się w sypialni i płaczę w poduszkę, bo ta rola tak strasznie mnie przerasta i mam wrażenie, że nie jestem w stanie, nie mam kompetencji, żeby dowieść temu dziecku wszystkiego, czego potrzebuje.
I gdyby ktoś w paru momentach mojego życiorysu zapytał mnie, czy to jest dobra droga dla mnie, bycie mamą, to nie wiem, co bym odpowiedziała, mimo że kocham ją ponad wszystko i nigdy nie będzie w moim życiu nikogo ważniejszego. Więc jestem tutaj tylko po to, żeby przypomnieć, że życie bywa barwne i kolorowe, ale szary to także kolor. I pięknie przemyca się przez mój życiorys, ale także sprawia, że te inne kolory wybrzmiewają lepiej i są piękniejsze. I chciałabym przebić ten balonik oczekiwań i przypomnieć, że ta paleta jest dużo szersza. Bo swoją drogą pokazuję tym, co robię, jak wygląda moje życie, bo ludzie pokochali mnie ponoć. Wyobraźcie sobie nie za urodę, inteligencję, tylko za autentyczność i poczucie humoru. Pokazuję tą drugą stronę medalu, żeby pokazać, że to szczęście i spełnienie to nie jest jakaś historia z górnego C, która jest zarezerwowana tylko dla wybranych. Wystarczająco młodych, wystarczająco bogatych, wystarczająco ładnych. Tylko może być częścią każdego z nas. I nie chodzi mi o nic innego, tylko o taką świadomość, że bycie strażakiem, które jest wspaniałe, to dużo więcej niż wielka sikawka, radiowóz i bohaterskie czyny. Pewnie dużo papierkowej roboty, beznadziejny strój, użeranie się z idiotami oraz sprzątanie miasta po nawałnicy. A jednocześnie jest to część tej pracy i część tego zawodu. I gdybyśmy byli bardziej świadomi, to myślę, że darzylibyśmy tych ludzi i siebie samych większym szacunkiem. I już na koniec, bo mamy bardzo mało czasu, chcę tylko powiedzieć, że jestem Ola, spełniam marzenia, wydaję książki, występuję przed setkami ludzi, moje filmy w internecie ogląda tysiące ludzi, ale często wymiotuję ze stresu, bardzo się boję, wątpię, żałuję. Po każdym większym wyjściu, wystąpieniu czy trasie muszę ją odchorować. Ja nie mówię, że to dobrze i tak to powinno wyglądać. Ja po prostu mówię, że tak jest. I to jest część mnie, którą ja akceptuję. Dzięki temu jest mi lżej. Jest tylko jedna zasada, której się trzymam i która ułatwia mi życie i sprawia, że się jeszcze nie zajechałam z moim nadmiernym myśleniem. I bardzo ją polecam. Jeżeli mam przed sobą coś bardzo ważnego, co kosztuje mnie mnóstwo stresów i mnóstwo nerwów i powiedzmy sprawia, że 2 tygodnie jestem wycięta z życiorysu, to mam jedną zasadę. Skoro było to tak ważne, żeby wyciąć mnie z życia na 2 tygodnie, to przez przynajmniej kolejne 2 tygodnie mam obowiązek to celebrować i ciućkać. Jak ktoś się mnie pyta, dlaczego tańczę przed telefonem i śmieję się w głos i mam w dupie, co mówią inni ludzie, to dlatego, że doskonale pamiętam, jak to jest nie móc wstać i nie mieć na to siły. Nie wiem, czy tego potrzebowaliście, nie wiem, czy tego chcieliście, ale jeżeli prosta dziewczyna z Niewiadowa jest w stanie stwierdzić, że mimo absolutnych i oczywistych braków i wad swojego życiorysu bywa bardzo szczęśliwa, bardzo dumna, to z dużą dozą prawdopodobieństwa wierzę, że z wami jest po prostu podobnie, jeżeli przestaniemy się karmić wyimaginowanymi wizjami. To byłam ja. Znajdziecie mnie tutaj i teraz. Dziękuję bardzo.